Cześć, tu Kuba z kanału Kuba Kuba. Jesteśmy w Brzegach Dolnych na parkingu, od razu przy wjeździe po lewej. Tam mamy opłatę do Bieszczadzkiego Parku oraz za parking 18 zł, 8 zł za wstęp normalny. I tam drogą idziemy na Połoninę Wetlińską. Idziemy szlakiem czerwonym z brzegów górnych na chatkę Puchatkę. I mamy mosteczek i dalej szlak. Mamy przelot Orławicza, Ryżna, Góra Wetlinka i tak dalej, i tak dalej. I wchodzimy tam szlakiem. Idziemy czerwonym szlakiem do chatki Puchatki. Ludzi trochę jest, małych dzieci też, ale ich na pewno nóżki zabolą. Godzina 20 i nie bez spinaczki. Cały czas pod górę. Dróżko. Takie widoki. O, taka dróżka. Dyszę jak koń. Koszulka mokra. Ludzi trochę jest, nad dziećmi. Idziemy. Widoki. O, takie. Jestem tutaj, ludzi pełno. Jeszcze tam, jak na Śnieżkę. Tu jest, są skałki. I następnie wspinający się. A tam daleko, daleko jest parking. I taki widok tam Połoniny. Jeszcze wyżej idę. Bieszczady. No teraz to są Bieszczady. I idę taką drogą. Niestety nie wyjdziemy tam wyżej, bo jakieś roboty robią. Chatka Puchatka jest zamknięta. Czyli schronisko. Idziemy dalej czerwonym szlakiem. Idę tam, tam. Tam dużo ludzi. Przede mną też czerwonym szlakiem, a tam sprzedają sery. I tak się idzie Połoninami. A za mną Popara. Sadzki wierch 1253 metry. Właśnie wspominałem, że dobrze, że się zbliża na ten pociąg do tego, do TZ. Taką drogą idziemy, hop, tam oto smerka, jak się nam uda dojść, no, nie wiem, ludzie tak pełno, na Wieczerce, na Śnieżce i tutaj też. I piękne kwiatki, ja mówię, że to pietruszka. A takie mamy widoki z trasy. I tam jest trasa. I tak. I droga. O. Na dół.
Oj. Wetli na bus, 2 godziny. Zszedłem i wracam do punktu wyjścia brzegi dolne. Bez zwieńczenia wędrówki. Wracam z powrotem. Takie mamy widoki. Ktoś tu biegnie za mną z tyłu. Przejdę, biegają ekstremalnie, normalnie, kurza twarz, a po takich kamieniach się idzie.